Dzień dobry, ja jestem Tomasz Działowy i dzisiaj będziemy oglądali top 5 najlepszych piosenek polskiego YouTube'a. Zastępuję oryginalnego Tomasza Działowego, mam bujną czuprynę, niczym Tomasz Działowy, okulary i jestem elegancko ubrany. A tak naprawdę nazywam się Nikodem Apoczki i zapraszam Was do obejrzenia top 5 najgorszych, przepraszam, najlepszych piosenek na polskim YouTubie. Zapraszam. Halo, halo. Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Te okulary, tak. Będę je miał teraz przez cały odcinek, by być bardzo poważnym YouTuberem teraz. Tak więc, no... Na pewno oczy będą mnie bolały na stówę, ale mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić, bo mam dla Was top 5 najlepszych piosenek dla Was do przygotowania oraz, według mnie oczywiście, oraz taki bonusik, który na pewno będziecie się spodziewać. Top 5 najlepszych piosenek, tak, czas zacząć. Na pierwszy ogień idzie grupą z piosenką Na szczycie, tak. Jestem tego pewny. Świata, który kocha i rani nas dzień w dzień, gdzieś na szczycie góry, wszyscy razem spotkamy się. Tak, dokładnie, gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się. Bardzo fajna piosenka, oczywiście. Ale ja mam też dla Was do przygotowania dwie piosenki KN-a, oczywiście, bo bez KN-a to by się to nie obeszło, oczywiście. Ja bardzo sam osobiście preferuję KN-a. No tak naprawdę, gdyby nie jego muzyka, no to bym się tutaj nie pojawił. Boże, jak ja prestiżowo wyglądam w tych okularach, Boże święty, tak elegancko, kurde. Nigdy się tak nie zdarzyło jeszcze, żebym Young Mikrus, Nikodem Apoczkin, pojawił się elegancko na polskim YouTubie. No ale czasem trzeba. Czasem trzeba tutaj, no wiecie, czasem trzeba być bardzo poważnym YouTuberem, chociaż kurde, ekranu z daleka w ogóle nie widzę, jak to się nagrywa. No tak troszeczkę mam minimalnie zamazane przez te okulary, nie? No, to wiecie, nie jestem przyzwyczajony do okularów, a oczy zaczynają mnie trochę boleć. Ale jedziemy z piosenką Zbyt wiele. Każdy z nas tego przecież chce, zatrzymać się, by być szczęśliwym. Mija czas, przemija dzień, ja tego chcę, żyć nie na nic. Ała, moje oczy. Nie przez KN-a oczywiście, nie, no, sam teledysk oczywiście jest bardzo fajny. Tak, ale... No wiecie... Te pingle, ała, moje gały. Dobrze, nieważne, musimy się przystosować do tego odcinka, by być bardzo profesjonalnym YouTuberem w dzisiejszym odcinku. Jako iż udaję Tomasza Działowego ze starych czasów, no to wiecie, poważny elegancik taki. No, Gimper się tam czasami ubierał, tam koszulę, marynarkę właśnie, o, i okulary. Dobra, mniejsza o Tomku, nie? Ale no wiecie, no mamy jeszcze jedną piosenkę od KN-a, no. Echo? Chyba echo! To zróbmy echo! Nie ma ciebie, nie ma nas. Jeden moment i na nowo chcę poruszyć świat. Kiedy nie ma ciebie, nie ma mnie. Obieram cel. Chcę cię zabić, chociaż pragnę mieć. No co znika, żeby znaleźć sens. Noc nad ranem, mimo budzę się. Razem, osobno nas połącz. Razem, osobno nas połącz i dziel. Dokładnie. Bardzo dokładnie. Prestiżowy. Boże, cały czas będę się powtarzał, że jestem bardzo profesjonalnym YouTuberem. Chyba powinienem tak teraz od dzisiaj właśnie tak chodzić. Wiecie co? Przypomniało mi się coś.
Witamy w programie Mniej Więcej. W programie, którym komplikujemy proste rzeczy. Nie no, dobrze, nie można tak, nie można tak się śmiać z innych twórców YouTube'owych. Mam nadzieję, że ten styl wam się spodoba i zostawicie dużo łapek w górę. Pan Tomasz Działomy by się na pewno nie powstydził. Ja was przepraszam bardzo, ale ja muszę okulary wyczyścić. Specjalnie je sobie kupiłem na Allegro za swoje własne pieniądze oczywiście. To wcale nie jest tak, że ja od taty podebrałem czy tam od kogoś. Wcale nie. Chyba ich nie wyczyściłem. Chwila przerwy by się przydała, nie? Ale no, mam nadzieję, że że według was z okularami lepiej wyglądam. Więc chyba od dzisiaj, chociaż nie, bo to jest tylko taki jednorazowy filmik i raz na jakiś czas będę pojawiać się w okularach, taki właśnie elegancik, a tak to na spokojnie zawsze tak, tak jak zawsze byłem. Ej, teraz dopiero zauważyłem, że ja jedną brew mam wyżej. Tak, jedną brew mam wyżej. Przez te okulary właśnie tak widać. Tam za kamerką moją, czyli w momencie, kiedy ja teraz nagrywam, renderuje mi się właśnie kamerka z odcinka top najgorszych moich piosenek mojego autorstwa, tak? No ale no, nie będę się przechwalał. Jedziemy z kolejną piosenką. Panie i panowie. No, typowa dwójka, no wiecie. Moi drodzy, no, chciałem multiego wam puścić, ale troszeczkę was tak sprankowałem, gdyż będziemy słuchali najlepszej piosenki, jaka może być. Kto stoi w budzie, gdzie moje mordy? Kto stoi w budzie? Ja piszę teksty, a ziomy matura, technika jakbym był po Bollywoodzie. Jestem hardcore. Tak tutaj gadał co drugi, miałeś tu wejść, ale nie weszłeś. Nie jesteś w Hollywoodzie. Mój pies ma na imię Gustaw, czemu tak z dupy to wplata w te wersy? Bo mój pies ma na imię Gustaw i nawet on bywa od ciebie mądrzejszy. Tak, dokładnie, mój pies ma na imię Gustaw i nawet on bywa od ciebie mądrzejszy, drogi widzu, więc lepiej miej się na baczności, bo poważny Nikodem, Tomasz, Andrzej, Mateusz, Działowy, Apoczkin was dopadnie. Tak, właśnie poznaliście moje drugie imię, mam na drugie imię Mateusz, ale też zrobię o tym osobny filmik, tam kilka faktów o mnie miałem też zrobić, ale to na 500 subów zrobię, na stówę, na 500 subów zrobię top ileś tam faktów o mnie. Na pewno, Boże, cały obraz mi teraz faluje przez te okulary. Po odcinku je zdejmuję, bo już mnie gały bolą. No to jedziemy, no, z pierwszym miejscem. Troszeczkę się pomyliłem z miejscami, bo na pierwszym miejscu tak chronologicznie bym powinien jechać, tak chronologicznie względem... O nie. A ja już to miałem. O, teraz jest dobrze. Bo tutaj multi powinien być teraz na drugim miejscu, ale idziemy. Chyba domyślicie się, jaki... Telefon. Chyba domyślicie się, jaki kawałek powinien być. Zgadliście, to plecak! Bardzo dobrze. 10:30, to na pewno jest plecak, możecie tak napisać. Plecak pełen kieszul, wypełniony aż po brzegi. Auto pędzi, samo zmienia biegi. iPhone ciągle kurwa w sensy, już mnie męczy, wierz mi. Nie chcę słuchać waszych nędznych bredni. Gdzie to Lambo, co mu kupił tata? Dobrze, bardzo dobre pytanie, Michale Rychliku. Tak, dokładnie. Gdzie to Lambo, co mu kupił tata? Wy wiecie, gdzie to Lambo, co mu kupił tata? Bo ja nie wiem, gdzie to Lambo, co mu kupił tata. Jedziemy z Pogbą. Bo to jest ostatnia piosenka, to jest bonus! To jest bonus! BGC. Chociaż nie, to nawet nie jest bonus BGC, aczkolwiek sam już nie wiem. Moje smutki leczy Forsa. Moje smutki leczy Forsa. Chcę wiedzieć, ile to jeszcze potrwa. Chcę sukcesu w życiu tak jak Pogba. Znikaj typie, no bo jesteś młoda. Dzisiaj tańczę znowu tak jak Koda. Znowu słyszę, żebym się już poddał, że nie sprostam. Masz się typem, cieszę tutaj morda. Czuję, jakby to już była wojna. Tak, bardzo dobrze. Bardzo dobrą robotę Michał zrobił. Tak troszeczkę taki skrócony odcinek. Ale nic. Jeżeli chcecie więcej eleganta Tomasza, Nikodema, Mateusza, Andrzeja, Działowego, Apoczkina, kurde, futu mutu, rututu, futu butu, halo,
to zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba. Trzymajcie się, kochani. Cześć.